Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Król Żółci. W okolicach Awdijwki Rosjanie zdobyli Orłówkę, która to miała być głównym ogniwem tej nowej linii obrony. Jak widać się nie udało. Co więcej dalej na zachód to już mamy dosłownie dzikie pola z jakimiś małymi wiochami od czasu do czasu, w zasadzie aż do Dniepru. Nie ma tu więc jakichś specjalnie więcej naturalnych barier. Można by nawet powiedzieć, że to zwycięstwo jest w pewien sposób nawet ważniejsze niż w samej Awdijiwce. Bo w Bachmucie też mieliśmy koniec końców zwycięstwo, ale nikt nie popchnął tam frontu do przodu. Ukraińcy się zdążyli okopać i teraz Rosjanie muszą się przebijać przez kolejne linie umocnień, a mogliby już odbić cały Donbas. Tutaj jak widać nie mamy już problematycznych dowódców, braków amunicji i innych tego typu pierdół, więc wojska kontynuują póki co natarcie. Jak już wspomniałem Bachmut, to mamy też informacje o tym, że Iwaniwskie pod Bachmutem znalazło się w rękach rosyjskich. Tak jak mówiłem, powinno to się stać jeszcze w maju poprzedniego roku. To jest ukochany front syrskiego, podobno to tutaj ma iść ta piechota morska spod Chersonia. Jak dla mnie ten front to jest jednak bardziej więc kwestia odwrócenia uwagi. Gdybym był Gerasimowym, to stawiałbym teraz właśnie bardziej na okolice Doniecka. No i stało się. Referendum w Naddniestrzu rzeczywiście musiało dojść do skutku, bo mamy nawet wniosek wysłany do rosyjskiej Dumy. Pytanie teraz, co dalej, bo to akurat interesujące. Tamten rząd jest prorosyjski, więc Rosjanie musieli o tym wiedzieć zawczasu. Jeżeli tak, to należy to rozpatrywać w dwóch kategoriach, krótko- i długoterminowej. Bo w krótkim terminie oznacza to walki w okolicy Naddniestrza. Tam nadal stacjonują jakieś wojska rosyjskie, plus armia naddniestrzańska, która będzie pełniła raczej formę wsparcia, bo nie dysponuje niczym specjalnym. Innymi słowy oznacza to, że kierujący Rosją postanowili aktywować pewną liczbę jednostek, że tak powiem, za plecami przeciwnika. Na chwilę obecną Ukraińcy nie mają już w okolicach Chersonia, Mikołajowa czy nawet Odessy zbyt dużych oddziałów, więc nawet kilka tysięcy ludzi może być dla tutejszego dowództwa nie lada problemem. Z drugiej strony przyjęcie Naddniestrza do Federacji Rosyjskiej oznacza konieczność zapewnienia jakiegoś, nie wiem, no korytarza, że tak powiem, temu regionowi. Innymi słowy, mamy powód do ataku gdzieś na południowe wybrzeże Ukrainy. I tak jak już mówiłem, tu nie ma dużej liczby jednostek. Jedyne, co może komplikować samą operację, no to są drony atakujące ewentualny desant. A umówmy się, do przepłynięcia jednak mają trochę kilometrów. No i oczywiście pytanie, co potem z zaopatrzeniem. Taka operacja no, jest bardzo ryzykowna. No ale teoretycznie coś zrobić trzeba, żeby przełamać ten impas i jakoś przejść przez Dniepr. Oficjalnej odpowiedzi Mołdawii na ten czas jeszcze nie ma. Choć podobno mamy tam naradę wojskową, w sumie się nie dziwię. Możliwe też, że całe zmieszanie z Naddniestrzem jest swego rodzaju odwróceniem uwagi, a prawdziwy atak na przykład nadejdzie z góry. To by też miało dużo sensu. Jednostek w Naddniestrzu jak dla mnie jest wystarczająco dużo, by odeprzeć ewentualny atak ukraiński, nawet z ewentualną pomocą Mołdawii. Mołdawia sama Naddniestrza nie zajmie, a gdyby Ukraińcy mieli pomagać, do czego się nawet zobowiązywali, no to znowu muszą skądś wziąć żołnierzy, a z tym już teraz mają problem. Po przyłączeniu do Federacji Rosyjskiej, zdobycie tego niewielkiego koniec końców pasa ziemi byłoby gigantycznym zwycięstwem propagandowym, nawet ja myślę, że i na miarę kampanii charkowskiej. Także na tę chwilę to ja myślę, że zarówno w Kijowie, jak i w ważniejszych stolicach niektórzy mogą już przybierać nóżkami na myśl o kampanii wyzwolenia Naddniestrza. A tak jak mówiłem, jednostki skądś trzeba wytrzasnąć, więc bardzo możliwe, że w ten sposób osłabią któryś z frontów, gdzie jest cicho. A cicho jest chociażby w samym Charkowie czy Sumach, no na północy generalnie, i wtedy Rosjanie będą mogli tam wejść na pełnej. Byłoby to większe ryzyko polityczne, no bo jest zawsze szansa, że Naddniestrze padnie, a wtedy na to Rosja by go już nie odzyskała. Ale z drugiej strony jest to mniejsze ryzyko militarne, bo nie będzie trzeba się nigdzie zajmować desantami za liniami. A głównodowodzący już udowodnili, że niespecjalnie przejmują się polityką. Polityką natomiast zaczął się na poważnie przejmować teraz Zełenski.
bo przyjechał z wizytą do Arabii Saudyjskiej. Ale nie sądzę, by go tam wpuścili bez powodu. Na tę chwilę nie widzę jeszcze nadziei na rozmowy pokojowe. Zresztą, jak dla mnie, on już nie ma wystarczającego wpływu, by taką decyzję wcielić w życie. Ale musi się orientować, że Ameryka go spisuje na straty. Na tę chwilę to tam wszyscy są już zajęci ratowaniem własnego tyłka. Możliwe, że jak szybko odpowiednio podejmie współpracę z kimś z zewnątrz, to będzie mógł nawet ujść z życiem. Pamiętajmy, że to książę Arabii Saudyjskiej wynegocjował de facto przemieszczenie jeńców azowskich na przykład do Turcji, gdzie zostali potem wypuszczeni. Możliwe więc, że za jego pośrednictwem uda się komikowi wyjść jakoś z tego cało. Oczywiście jako osoba, nie jako prezydent, ale jego kariera polityczna i tak jest już w gruzach. I teoretycznie może to się nawet udać. Trzeba pamiętać, że w Ukrainę umoczonych jest sporo polityków zachodnich, wszelkie biznesiki, bazy CIA i tak dalej. Znając życie, Zachód już zaciera ślady, no ma na to 2 lata. Ale ci rządzący Ukrainą na pewno mają jeszcze jakieś tamteczki gdzieś tam poukrywane. Więc mogą się jeszcze teoretycznie do czegoś przydać. Możliwe, że jest to też jakaś próba szantażu na Amerykanach. W końcu nas chociażby też szantażują. Może i Stany są silniejsze, no ale nasz prezydent nie ma syna umoczonego w brudne interesy na Ukrainie. I nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale Biden postanowił teraz użyć 4 miliardów z pozostawionych mu funduszy na wsparcie Ukrainy. Bo tak, pomimo jęczenia o całkowitym braku środków, Biały Dom miał przez ten czas cały czas jeszcze 4 miliardy ze środków wcześniej przyznanych mu przez Kongres. W sumie jakby przez ten czas Biden wysyłał co chwila jakiś pakiet pomocy, no to jego gadanie o tym absolutnym braku funduszu nie miałoby sensu. Ale może to też oznaczać, że w takim razie rządzący pogodzili się już z brakiem możliwości nowego finansowania. W piątek 1 marca odbędzie się pogrzeb Nawalnego. W Moskwie oczywiście. I oczywiście będą zapewne szukali jakiejś prowokacji. Majdan w Serbii się nie udał, teraz w Gruzji również nie było ciekawie, no i jest jeszcze Białoruś. W sumie po pierwszej fali kolorowych rewolucji wygląda na to, że rządzący się trochę uodpornili. Pewnym wyjątkiem jest tutaj Armenia, ale i tam tak ten rząd tak naprawdę nic dla Zachodu nie osiągnął. Więc teraz pytanie, na ile ten Majdan, a na pewno taki będzie, coś osiągnie. Nie wiem, choć się domyślam. Z Moskwy natomiast wyjechał spędzający tam trochę czasu Tucker Carlson. Podobno miał się spotkać z przebywającym tam również Snowdenem i podobno miał być na niego szykowany zamach. Rosyjskie służby nawet zatrzymały rzekomego zamachowca. Czy to możliwe? Powiem tak, jeśli chodzi o SBU, to nie liczę na nic, spodziewam się wszystkiego. Choć Carlson mimo wszystko ma i poparcie w części establishmentu amerykańskiego, mniejszościowego, to prawda, ale nie jest to człowiek znikąd. Mimo wszystko ktoś tam nad nim czuwa. Ale tak jak wspomniałem, wszystko się może zdarzyć. W Paryżu mieliśmy spotkanie europejskich głów państw. Jak Paryż, to Macron i prezydent Francji. Zabłysnął swoją propozycją odnośnie wysłania wojsk NATO i żeby było zabawniej, to udało mu się zjednoczyć wszystkie kraje sojuszu. Po raz pierwszy od nie wiem ilu lat, bo wszyscy powiedzieli jednoznaczne nie. Nawet taka Wielka Brytania czy Polska. I teraz pytanie, co się stało, bo to trochę wszystko dziwne. Emmanuel tutaj nigdy jakimś jastrzębiem nie był, ale może właśnie o to chodziło. O swego rodzaju prowokację, bo co innego szepty w zaciszu gabinetu, a co innego oficjalna zapowiedź. To co robią dobrze te wszystkie stronnictwa prowojenne, to przysłowiowe gotowanie żaby, gdzie powolutku małymi kroczkami się wpływa na tych wszystkich przygłupów. Jeden zestaw rakiet Putinowi nie zaszkodzi, potem samolocik, potem wyślemy ochotników i tak powoli, powoli, aż się wszystko roztentegowuje. I oczywiście jest masa osób zaangażowanych ideologicznie albo po prostu psychopatów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i do czego to wszystko zmierza. Ale większość stanowią mimo wszystko takie ciepłe kluchy po prostu, które się urabia, jak sobie życzą prawdziwi rządzący. Więc Macron może po prostu postawił sprawę jasno, albo wóz, albo przewóz, czym przestraszył zapewne część rządzących i wybuchła swego rodzaju panika. On nie jest jakimś herosem, ale bardziej jednookim w mieście ślepców,
więc od czasu do czasu zrobi coś sensowniejszego. A już od dawna mówił, że NATO jest według niego do dupy i trzeba budować europejską armię. No i tutaj jednym wystąpieniem niejako dowiódł swego. I przy okazji obnażył hipokryzję co niektórych rządzących, to że sam jest podobnym hipokrytą, to tutaj pominę. No ale jak się popatrzy na Macarona, jak na rzeczywiście kogoś, kto chce się stać takim no, cesarzem Europy, to jego polityka międzynarodowa jest wyjątkowo spójna. Bo Rosji nienawidzi jako rywalizującego mocarstwa, ale nie przepada również za Ameryką, robi wszystko, by zgnoić Scholzów, Tusków i innych przywódców europejskich, by pokazać swoją dominację i pchnąć Unię Europejską w kierunku centralizacji, wierząc, że to on będzie miał w tym nowym porządku europejskim decydującą rolę. Zresztą on jest z francuskiej elity. Francuska elita tym się różni tylko od niemieckiej, że jest, a przynajmniej była, trochę bardziej kompetentna. Ale trzeba pamiętać, że Francja to kolebka oświecenia. Tam branie wszystkich za mordy i mówienie, jak mają żyć, na podstawie rzekomo racjonalnych przesłanek z młody nigdy nie wyszło. Więc takie zachowanie Macrona to też nie jest niczym dziwnym. Ot, po prostu francuski biurokrata zachowuje się jak francuski biurokrata. W Warszawie natomiast mieliśmy protest rolników. Jest to pierwszy z serii, następny szóstego. Powiem tak, fajnie, że przyjechali do tej Warszawy, choć nie za wiele w sumie z tego wynikło. Niby mieliśmy spotkanie z Tuskiem, ale żadnych konkretów. Duda coś gadał o zamykaniu granic, ale to on je wcześniej przecież otwierał. A konkretnych propozycji jak nie było, tak nie ma. Brakuje naszym takiej organizacji, jak chociażby we Francji, to i jak przyjechali do nas i rolnicy zachodni, to może powiedzą naszym, jak się strajkuje. Przy okazji dowiedziałem się o istnieniu tzw. karuzeli zbożowej, gdzie zboże wywozi się do innego kraju, przepakowuje i wysyła z powrotem do Polski. I ja wiem generalnie o istnieniu takich praktyk, ale nie spodziewałem się, że może to dotyczyć tak w sumie taniego towaru jak zboże. Przy tym jest dużo mimo wszystko zachodu, a na zachodzie to chyba lepiej płacą, więc jakby się już bawić w takiej rzeczy, no to lepiej jak dla mnie by było przepakować, ale w Polsce i wysłać na przykład Niemcom. Choć może ichniejszy sanepid nie jest tak skorumpowany, więc to może robić różnicę. Różnicę możemy mieć natomiast teraz w przypadku Izraela, bo parlament irlandzki przegłosował sankcje na ten kraj, ale przede wszystkim będzie składał wniosek o międzynarodowe embargo na broń. Znowu dla Ameryki to byłby cios w wizerunek, no bo ich na pewno by nie powstrzymało to. I to ze strony państwa, jak mnie patrzeć, zachodniego. A brytyjskiej marynarce wojennej właśnie rośnie konkurent w postaci Kriegsmarine. Z tym, że mamy rok 2024, zatem wymiar tej konkurencji również jest dostosowany do naszych czasów. Frygata Hessen, wysłana do patrolowania Morza Czerwonego, pomyliła amerykański dron szpiegowski M9 z dronami jemeńskimi i wycelowała w pojazd należący do sojusznika. Na szczęście, obie wystrzelone rakiety okazały się niewybuchami, a ja się dziwiłem, dlaczego Niemcy wysłali tam swoją flotę, a przecież cała polityka tego kraju polega na eksportowaniu swoich problemów. A flota w takim stanie to największe zagrożenie sprawia samym Niemcom. Póki co, jak dla mnie przynajmniej na razie Brytyjczycy przodują, Szwaby to mają przynajmniej mniejszy budżet. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.